Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony LBK i znajdujemy się ponownie w gwincie. Powiem wam szczerze, że jestem zaskoczony, ponieważ serwery działają wyjątkowo dobrze. Podobno jedynie jest problem z otwieraniem beczek, ale w sumie ja już to mam za sobą, więc... No najwyżej będziemy mieli problem i będziemy przez 10 minut próbować otworzyć beczkę, która nam przyjdzie. Ale zobaczcie, no, działa w miarę płynnie, przynajmniej szukanie i tak dalej. The North shall tuck tail and beg for mercy. Boli mnie ten język. Naprawdę, angielski nie jest dobry. W sensie, uwielbiam ten polski język. No, Wiedźmin akurat musi być po polsku. Są takie gry, które trzeba po prostu po polsku ogrywać, czy też odsłuchiwać. Najsilniejszą kartą u nas jest aktualnie Siewca. Tak więc, w razie czego możemy go sobie wyciągnąć. Nie, remisy będą rozwiązywane losowo, zakładam, więc średnio. Dobra, ale... Zostawimy go, może się przydać. Dobra, reszta może być. W miarę trochę mi brakuje niektórych kart, ale nie zapominajmy też o tym, że to jest troszkę już inna gra. O, do dupy mam z rozpoczęciem. Dobra, jest problemy. Shame, I have no time. Dobra, dobra. Znowu położymy na sam top chyba. Nie wiem, dlaczego te karty idą na top. Wydaje mi się, że powinny być wtasowane w talii, a nie iść na topa, no ale cóż. Tak, kurczę, animowana. Premka. Ja mówię na nie animowane, bo tak mi się łatwiej mówi. W sensie premki mi się kojarzyły jedynie z Magic the Gathering, jeżeli ktoś grywał. Ale tak to nie bardzo. Gość chyba będzie miał problem z tym, że nie przyczegłeś się na pierwszą linię, z tego co widzę. A boi. Tak. A widzicie, też to trochę trwa. Znaczy nie wiem, pewnie namysł, wydaje mi się przynajmniej, że tak będzie. Albo u niego internet ewentualnie. On sobie odrzuca teraz karty, dobrze mówię. Bo też sobie nie dobrał żadnej obramówki, żadnej ramki. Z tym na razie poczekam. To potem. Czy jak ja pamiętam, ja się zbłędziłem w poprzednim odcinku i mnie jest tak wstyd za to. Wiecie co, to ja już wolę jednak rzucić do gada, prawda? No. Jeszcze raz to samo. Wyrzućmy się z kart najlepiej. Ambasador. Niech poleci ten. Niech poleci na Siewce. Wiesz, czego tam widziałem jeszcze jednego... emisariusza. Dwóch emisariuszy, przepraszam, sapera, więc powinno nam to dać... możliwość jeszcze ewentualnie jednej karty, wyfarmienia jeszcze jednej karty. Osobiście ubolewam strasznie, bo mam duże problemy z tym, żeby coś tutaj ogarnąć. Właśnie dwóch sojuszników. Wait, what? To jest zjebane, sorry. Chyba. Dwóch sojuszników. Nie wiem dlaczego, ale ulepsza tylko jednego. Halo, CDEP, proszę o naprawę. Naprawdę, ulepszyło tylko tego, Siewce. A powinno obu. O, trzy legendy. Chwali się tutaj Gwintownik, czyli nasz kolega, z którym graliśmy już trzykrotnie. Okej. Siłę bazową, niestety. Ten go ulepszył... Dał mu siłę bazową do odwójki, tak? Tak. Więc tutaj nie użyjemy niestety Piotra, znaczy się. Emisariusz oczywiście. Czekajcie, jak tam stoimy. Ale trochę za mało tego. A nie, mam jeszcze jednego medyka, dobra, to mogę przyjść brygada, czemu by nie? I do brygady dorzucić trochę punktów na wszelki. W razie bomby dwimertowej jestem spokojny, w razie kajdanów jestem spokojny. W miarę. W razie pożogi też jestem w miarę spokojny. Damy radę. Tylko, że nie mam jak zagrać emisariusza. A na tym jeszcze pomyślę, bo nie wziąłem właśnie tego... A nie, mogę jeszcze jednego sapera wziąć w razie czego, Zemyra. Właśnie, to będzie plan. Ej, kurczę, naprawdę...
jeszcze lepiej mi się teraz gra tym Nilfgaardem niż wcześniej. W sensie jest on jeszcze bardziej OP w moim odczuciu. Tak, nadal moje pomarańczowe palce będą wam to świeciły. I cała ręka. Cholera jasna, jaki mam spam na Gogu teraz. Patrzcie, otwarta beta, jaki spam. Wiecie, co teraz się stanie, prawda? Kappa. Też tak? Właśnie, doradzam właśnie tutaj jednemu z widzów, w sensie jednemu w tym wypadku. Jeszcze Emira, oczywiście rzucam Emira, tak. Patience is not a virtue I am known to have. Jeszcze raz Saper. Inarin Jalde Krufe. Kurwa. Misklik. Przepraszam, tak to jest. Chciałem mu pomóc, żeby zmienić język na polski, bo chciał, nie wie co ten. Dobra, mniejsza od niego teraz. Zobaczcie, muszę tutaj coś zmienić. No brzask wymienię, no po co mi on. Jest OSM na prób brodę. Chcieli komuś pomóc i potem dostanie w pierdzie przez to jeszcze. To jak będzie wygrywał dopiero typ. Ambasada czy emisariusz? Ambasador. W sensie teraz jest bardziej sensowny, bo nie ma za bardzo kart tam w deku jakiś specjalny. Zjebałem znowu. Zamiast rzucić tutaj coś na tył, to... O, głupio. Chociaż kurczę, z drugiej strony mi się przydał teraz emisariusz. Włączyć sobie powiadomienia z koła, w sensie albo przyciszyć chociaż. To się chyba gdzieś dało zrobić w opcjach. Przepraszam, tak, tak to jest właśnie, przy otwartej becie. Nagle wszyscy piszą i po prostu są jaja niezłe. Dobra. W ten sposób. No kapa, mądrze. A jeszcze raz ją rzuci, spoko. No rzucaj gościu. Nie zawalił w sumie. Znaczy... W sumie tak czas ci punkty, nie? Nawet więcej bym wydał. Muszę przeczytać sobie te kurczę głupie powiadomienia, bo niestety troszkę przeszkadzają, wiem o tym. Tak, tutaj to będzie? Nie. Nie to w ogóle. Jak to ustawienia Goga, to są tam ustawienia profilu. Ogólne funkcje powiadomienia. Mogę gdzieś tutaj, o głośny dźwięk, mogę zmniejszyć na 10% może. O, teraz jest dobrze. Teraz tego nie słychać aż tak bardzo. Dobra, zaraz zagram jeszcze z gwintownikiem, co wy na to. Może być chyba. W miarę. Dobra. Rzucam to, bo już nie wiem, co mam innego rzucić. O, i jak miło Priscilla. Przyjemnie. Myślę, że to wygram raczej bez większych problemów. W sensie ta Saka bym sobie zostawił na przykład w ręce, bo on może się jeszcze przydać, nigdy nie wiadomo. Ale Priscilla mi tutaj pomoże. O, ja sobie rzucić tych dwóch gnoi z dwóch krachów. Z dwóch krachów, przepraszam, dwóch... a nie! Aha, zapomniałem, że to już są teraz nowe te umiejętności. Ciekawie. Ale to bardziej rzeczywiście nastawione po tamtych tych typów. Okej, myślę, nie bohater. Dobra,
Zagram tak, Tasaka sobie wymienię na coś innego. Ale niech się farmi, a raczej niech farmi moją pryszcida, ja sobie mogę teraz popatrzeć na coś innego. W sumie mało mi znaczy, dobra, obchodzi mi to, no właśnie, pożoga. Tak myślałem, że poleci. No i teoretycznie już może pasować, bo wygra to wtedy, nie? 11, tak dokładnie wygra to. Nie! LOL! Zapomniałem, że przecież jeszcze dojdzie jeden gadebrz. Jak przegrać w najgorszy sposób. Co za typ. Nie no, dzięki. Miło. Znęcają się nad biednym Lipkim, udają wygrać. Nie no, spoko jest. Chwila, gwintownik. Zaproś do gry, invite. Zobaczymy, jak tutaj będzie działało zaproszenie. O, ale widzę, że przynajmniej jest zrobione już na nowo, więc jest dobrze. Nie no, coś jeżeli będzie tak samo chujowo działało jak wcześniej i że pewnie będzie tak samo spieprzone to jak wcześniej, tym bardziej, że serwery są przeciążone. Będzie śmiesznie. Dobra, zobaczmy, co tutaj mi ktoś napisał. Aha, jeszcze ten. Nezy. Chwilkę, przepraszam, nie zapisałem ustawień chyba. Prawdopodobnie. I to są takie tylko efekty. Nie wiem, przyciszę to jeszcze. 4% niech będzie. Dobra, zagram jeszcze jedną w takim razie, bo widzę, że... Bo gwintownik pisze, że bawi się tam taliami, więc... On coś tam będzie robił. On ogólnie dostał dużo więcej beczek, jak możecie się domyślić. Domyśleć. W sumie chyba się mówi. Cholera. Tak, dobry polski rybki, 10-10. A nie, a tak serio to... Po prostu on sporo beczek dostał, tam będzie się bawił pewnie teraz taliami. U niego wyglądało to chyba lepiej niż u mnie, z tego co wiem, ale zobaczymy jeszcze. Znaczy pewnie mi to znać, potem jak obejrzę odcinek. Okej, okay. Mamy Francesco, mamy Emyra. Zobaczmy, co tutaj zrobimy z tym. Nie no, nie jest źle. W miarę w porządku. Oni są spoko, bo oni pogodę usuwają. Ale trzeba ich naprawić, więc... Trzeba je wyrzucić potem stali najwyżej na jakiś czas. Rozdarcie, mogę sobie zostawić, czemu by nie? Kahir, Geralt. Spoko, nie no, mogę grać za chęć wymiany. Akceptuję jak najbardziej. Płotkę przy okazji mi da. Damy emisariusza. Please wait, your excellency. I'm falling behind. Medyk, medycy, dwóch medyków. Absolutnie najgorzej. Nie lubię tego. Wkurza mnie to czasem bardzo. No, a powrzucamy tam wszystko na pierwszą linię, prawda? Wiecie, że wszystkie jednostki szpiegujące mogą wejść na dowolną linię, więc można je ustawić wszystkie na jednej linii, żeby potem gościowi to rozwalić. I w sumie chyba to zrobię, że po prostu wszystko ściągnę z rozdarcia tej pierwszej linii. Mhm. Mogę najpierw walnąć tego, Geralta wrzucić. Ale nie wiem, co on by chciał jeszcze z tym zrobić. Dobra, to tam poszła jest kółka, nie? Dobrze mówię? Nie skupia się skupiona na Azurach właśnie w tym momencie. Nie, nie przeszkadza mi to jakoś bardzo. Sorki, zapomniałem. Please wait, your excellency. I'm falling behind. No, widzisz, Mikowaro. Safer, może być. I warned you. Nie chodź na tego. Będziemy go ustawali. Nie no, chociaż bardziej bym follow brigadę Impera. Ale zobaczymy jeszcze, co z tym robimy. Najwyżej trzeba już Safera, prawda? I będę boostował dwie karty naraz. Co nie można by. Chyba sensownie. Właśnie, pryszcinę mogłem rzucić. I dać. Właśnie, chyba to zrobię. To jest spieprzałem, że zagrałem tak późno. A oni się ładnie wygustowali. We dwójkę. Pryszcinę. Na środkową. Niech poleci. On się bustuje i potem dam znowu wytrzymałość. Sojusznika, czyli koniecznie sojusznik to musi być. Mądrze. Ma przewagę, więc... Z płoteczka. Od płoteczka do płoteczka. Nie no, dobra. Bez żartów już. Powiem, mnie boli to, że rzeczywiście nie mam za bardzo... kart do rzucania. Gdzie widział ten emisariusz? Aha, on cały czas tutaj stoi, zapomniałem o tym. Tak właśnie. Chciałbym się teraz tasak wyjątkowo. Nie jest dobrze, powiem wam szczerze, bo prawdopodobnie to przegram.
Prawdopodobnie tak. 99%. Jak na moje. Tyle teraz Franciszka. A minus czeka, czyli tak samo. Patience is not a virtue I am known to have. Cofnę go, no bo niestety stracę tą wytrzymałość. Of course, as you wish, master. Ale jeszcze raz chcę wrzucić tego. Dupa. A jeszcze raz nowicjusz. That was not in the spell books. Bardzo średnio. Bardzo, bardzo średnio. Jestem w dupie. Znaczy ewentualnie mogę jeszcze raz spróbować wrzucić nowicjusza, ale chciałbym zostawić na sapera. Chciałem odblokować tą pieprzoną Priscilla. Nie, dobra, teraz mi się już na nic nie przyda w sumie. W sumie teraz agraszuję trochę niepotrzebnie. Naprawdę. Wrzućmy go na... I... Nienawidzę tego saper. Saper jeszcze raz. Wiem, że dostanę pożogą i mnę w dupie, no i przegram najwyżej. No cóż, zobaczymy. Staram się coś ogarnąć w tak miarę, żeby coś z tej gry ugrać jeszcze, ale jest naprawdę bardzo ciężko teraz. Rzucą oczywiście rozdarcie na pierwszą linię, żeby jeszcze się pomęczył dodatkowo. Musi ściągnąć tym 12 całą, nie, 11 całą. No i 12. Nawet więcej. No i super. Mógłbym jeszcze teoretycznie siewcy mu to zrobić, ale to zrobię mu w następnej rundzie już. Bo w następnym będzie jeszcze ambasador wejdzie z mojej strony. Oczywiście, no dziesiątkę musi zrobić jedną kartą, bo inaczej będzie różnica dużo. No myślę, że ktoś mnie woła, ale to mniejsze. No tak jak mówiłem, no pożoga. To było jedyne, co mogło mnie zabić, tak naprawdę. Spoko. Nie ma pass out. Nie będę się bił, bo to nie ma sensu po prostu. Bo to jest głupie wyrzucanie kart już dalej. Okej, trzy różnicy, tak? Można się śmieć, że to spasowałem, ale... Na samym razie mam nadzieję, że coś mi jeszcze ciekawego dojdzie, dzięki czemu wygram. Wiem, że będę naprawdę miał problemy potem. A emisariusz może być. Podwójny krzyż Arzura, najwyżej może mi dać Tasaka. Tasaka albo sierca wejdzie wtedy. Okej, zostawię to tak jak jest. Fajne jest to, że teraz zdaje, że można sobie wymieniać karty mimo wszystko po dociągnięciu jeszcze jednym. Czyli to, co miała Talia Nilfgaardu przed otwartą betą, jeszcze w zamkniętej. On oczywiście zaczyna, bo on wygrał. Przepraszam, zawsze zapominam, że się ta muzyka wyłącza, okej. Okay. On wrzucił czwórkę, ja wrzucam szóstkę. I oczywiście krowie trupło. No i pass out. Nic nie zmienia w sumie, oglądając z rachunku. A Tasaka chciałbym zachować na później, wiecie. Bo to jest jednak karta, też ważna zresztą. Okej, okay, no ja go mógłbym wymienić akurat, tego chorążego. O, czysto niebo, no jaka różnica. No zobaczymy, co z emisariusza przejdzie tak, więc no. Please wait, your excellency. I'm falling behind. No, już. Of course, as you wish, master. Siewca, chorąży, siewca. Nie patrzy stopa. Dobierz, to jest fajta. Aha, no tak, bo drugą wtasowuję, zapomniałem o tym. A, czyli... jeszcze wrzucam ambasadora oczywiście na sam początek. No nie wiem, czy coś z tym zrobi większego takiego. Siewcu wykorzystałem, więc to, co mi dojdzie, to będzie na pewno tasak. Bo to dobiera mi najsilniejszą brązową jednostkę. Oh my. Góra! Nie powiedzieć na nowicjusza w razie czego? Może nic mi to nie zmieni w sumie. To jest po rozmieszczeniu dopiero. Czyste niebo, no musi polecić czyste niebo, no bo nic innego mi nie leci. Nie mam pojęcia, co miałbym jeszcze wrzucić innego. Ja już nie mam jednostki. Czyste... Nie!
Nie, ja na to nie patrzę. To... Co ja zrobiłem? Nie, ja z automatu po prostu rzuciłem czyste niebo, nie wiem dlaczego. Wybrałem po prostu czyste niebo. Wiecie, tak to jest, jak się gra, kurczę, gra... Nie. Jeszcze będę próbował w prodę, absolutnie. Tak, jak mówiłem. Nie. Nie, nie może być. Czemu? O, drugi raz, to samo. Nie, ostatnio strasznie mi się to zdarza często. A, super, jeszcze ten gościa. Wspaniale. Nie, przegrałem przez to prawdopodobnie. Znaczy nie no, może nie tyle przegrałem. Znaczy możliwe, nie wiem co on tam jeszcze miał, ale prawdopodobnie przez to przegrałem grę. Ja pierdzielę. Nie, tak nie może być. Zbyt automatycznie już gram. W sensie nauczyłem się pewnego schematu i zacząłem nim iść, tylko że czasem mi się zdarzają skliki jeszcze podczas tego. Okej, okay. Aby nie widzicie nadal tego? Shift alba nie, okej. Okay. Czekajcie, napiszę do gwintownika tylko. A to w sumie nie napiszę, tylko go od razu zaproszę, co ja się będę bawił. Gwintownik. Invite. Poleciało. No bałem się, że te serwery nie wytrzymają, a wytrzymują całkiem nieźle. Tylko że no beczki niestety lecą jak... Znaczy w sensie lecą, no ciężko się je otwiera, bo no wiadomo jak nagle, nie wiem, 20 czy 30 tysięcy osób otwiera sobie beczki, to jest problem delikatny, nie? Czekajcie, muszę się napić. Zobaczymy co z tym gwintownikiem, czy on w końcu zaakceptuje zaproszenie. Czy też nie? Ja chyba mu się nie spieszy. Cóż, no miał grzebać w talii, zagrałem jedną grę, więc teraz poczekam chwilę. Jak w ciągu 2 minut nie, nic nie zaskoczy, to będziemy kontynuował. Że mnie coś napisał na YouTubie, w sensie odpisał mi na jakiś komentarz. Już nie wiem, żeby... Zaraz tam odpiszę na ten komentarz, bo jest tak głupi, że aż mi szkoda słów na niego. W sensie jest troszkę nieprzemyślany, powiedzmy, może nie tyle głupi, jest nieprzemyślany. Ale widzę, że gwintownik ten... Gwintownik jednak chyba umarł troszeczkę nam. Panie gwintowniku, dziura w chodniku. Albo w słoiku w sumie bardziej, jak mówimy o gwincie. To był beznadziejny suchar. On chyba umarł. Dobra, trudno. Skoro umarł, to nie gramy z nim. Zdarza się. Tak właśnie jest, jak umawiam się z widzem na grę. Nie, sorry, ja nadal czekam. Od bety miałem z dwoma osobami zagrać. Podczas bety jeszcze zamkniętej. Gramy! Dzięki gwintownik, jesteś najlepszy. Nie wierzę w niego. To wyczucie. Nie. Ten to ma farta, naprawdę. On zawsze do mnie napisze, jak ja już zacznę grać. Czekam, takie. Może odpiszę. Może, że akceptuję. Się mnie teraz wkurzę. Nie, przepraszam, ja się trochę śmieję z tego, ale to jest takie. To jest takie. Jak to nazwać? Łód szczęścia. Albo raczej nieszczęścia w jego wypadku. Dobra, on zaczyna. Otwora mi w ogóle co robi. Aha, Erwin sobie tworzy Erwin. Tak, zapomniałem o tym. Bardzo głupio go. Czemu go tak głupio rzucił? Nie no, ale może się nie ogarnie jeszcze z nim. Ale wiecie, ja to zacząłem czynić po prostu. Rawr. Not bravery, but brains. That's how you win. A śmiałością też trzeba wygrywać czasem gwintę. Jezu, jeszcze mu tak napisałem. Alurat zacząłem na zagrę. Dzisiaj chodzi mi o gwintownika teraz. Znowu. Ale bym go wrzucił beznadziejnie tego czata, bo zobaczcie co dałbym mu bohata, dałbym mu dużo, dużo więcej. Znaczy może dobra, okej, okay. Trochę by to zajęło zanim mi to dał. O, wrzuci ją, mączę. No wrzuci ją. Bardzo dobrze. Patience is not a virtue I am known to have. Jak będzie mieć tak bij na to będę się śmiał troszkę. Bow before Nilfgaard's rightful empress. Śmiesznie.
Fajnie, że mi Saper znowu doszedł. To jest mega sprawa. Ciekawe, jakie są okrzyki. Resistance is futile. You've my gratitude. Słabo, to po angielsku to nie ma tego kopa po polsku, naprawdę. W sensie, może to jest kwestia przyzwyczajenia, ale jakoś mi się to nie podoba aż tak bardzo, naprawdę. Please wait, your excellency. I'm falling behind. Zada, może mi się bardziej przydać. Chociaż liczyłbym jeszcze na drugiego sapera. Drugiego sapera w sumie mogę sobie wrzucić wtedy z Kahira. Tak, obrażony gwintownik. Okej, okay, dobrze, sensownie. Znaczy jestem w sobie wrzucać tego sapera. Jestem w sumie. A na brygadę o dziwo. To mnie was zdziwia, ale to po prostu ze względu na to ilu mamy przepraszam, szpiegów. Znaczy tak dawno nie doświadczonych graczy, bo jak mi tak tylko przede wszystkim oglądają, a nie grają sami. Przecież nie mają zamiaru grać też sami. Po prostu mamy tego ambasadora, mamy masę jeszcze. Dobra, to zostawię, bo to jest pogoda. Która mega mi się może przydać. Dudu, super. To jest. A nie, wroga, ale to. Ten może się przydać. Tasa, Kahir, wszystko mi się przynajmniej może przydać, tak naprawdę. Bo nie, w sumie wyrzucę to. O. Jeszcze, zobaczcie, kolejny emisariusz, czyli kolejne punkty dla brygady. I to właśnie o to chodzi w tym wszystkim. Tak, mam tam jakiegoś emisariusza już, na pewno. Wróćmy sobie w sumie wojownika dzikiego ambasadora. Bo to mi daje więcej. O, zobaczcie, i widzicie, i dołu się wrzucam. Zaraz tam zaakceptuję to. Zobaczcie, jeszcze więcej. I zobaczcie, trzeci. Dobra, dobra. Ale ładne combo teraz poszło, naprawdę, mega. Ale combo poleciało. Ale mnie teraz gwintownik się wkurzył. Mogę wykorzystać to z dowolnego miejsca, tak? Fatum, mocniejsze. O, ciekawe. Nie wiedziałem, że ma Fatum. Nie ma tego napisanego nigdzie, więc no. Dowolnego sojusznika, nie ma, że w tej samej. Cofnę go sobie. Już i wrzucę siewce, to ja do dupy wiem. Ale ja chcę sobie spać. To mi zabiera tylko jeden. Aha, no tak, łotka. Szkoda tylko, że weszło na ten. Cholera, to strasznie głośno jest mimo wszystko. Czekajcie, sprawdź, czy w shiftabie mogę to zrobić. No chyba nie bardzo. No niestety nie da się w shiftabie tego zrobić. Będę trzeba to ogarnąć potem, ale to mniejsza. Już wiem, po co wycofałem tego sapera. Przypomniało mi się. Za chwilę. Kurwa, tak. I wrzucę go na. A się na brygadę, no nic lepszego nie mam. Dobra. Czy nie weszło? Czy. Czemu on ma 18 nadal? Halo. Punkty nie weszły, czy. Przekonka? Oni mi. Nie mógł mieć ustępu bez jaj. Jak? Czy mi się nie podoba to? Halo, coś mu punkt nie przy... O, widzicie, dobrze zaraz wskoczyły. Z jakiegoś powodu wcześniej nie chciały. Dudu, zaraz sobie tam aktywuję Dudu, ja będę chciał. Na razie tak, medyk. Emisariusz. No, dziękuję, GG. Okej, to mogę już zapraszać tego. O, beczkę dostałem dodatkowo za level up, więc super. Mogę zapraszać gwintownika. Okej, znowu będzie dłuższy odcinek, no ale dziwicie się, to jest open beta. Tutaj będą dłuższe odcinki. Gwintownik, invite. To będzie śmieszne. To będzie mi się... Zaraz on napisze, że już gra. No, zobaczymy. Poczekamy. Jeśli zaakceptuję grę, to jeszcze będziecie mieli z nim grę dzisiaj, to w następnym odcinku. O, zaproszenie od gwintownik, czyli jednak się coś zjebało. No, tak mnie naprawili. Przepraszam, ja się z tego śmieję, bo to jest tak komiczne, że od kurna zamkniętej bety nie naprawili. O, widzicie? Jest, dopiero teraz zaskoczyło. Jejku,
ileż można naprawiać wieprzone granie z kolegą. Serio. Przy becie ty rozumiesz, to zamknięte, że to nie było tak do końca naprawione, że tak sobie wiecie, mogło gdzieś tam szwankować, ale przy otwartej. Jak jeszcze najpierw będzie, że w otwartej wersji gry, w sensie oficjalnej, niech to będzie spieprzone, to ja już w ogóle padnę. Skłysmy Ewelię. No oczywiście tak, 15 ranga u kolegi. Patience była. Is not a virtue. I am known to nie była ósma. Wyjaśnił mi to, że prawdopodobnie wynika to z tego, że trzeba tam było wbić minimalną, tam na przykład w moim wypadku siódmą, żeby dostać tą za dziewiątą. On tam coś gada. Ja sobie wrzucę chorążego. Drugiego również wydaje mi się, bo jest tak trochę bezużyteczny. I płotka oczywiście standardowo. A płotka już nie jest legendarna, tylko jest teraz rarką. W sensie fioletowa. Jest tam ultra rare, nie wiem, czekajcie. Normal, common, uncommon, rare, legendary, tak? Chyba tak to działa. W sensie białe to są commony, niebieskie uncommony, fioletowe rarki. I legendary to są właśnie pomarańczowe karty. Ale mogę się mylić, nie wiem czy tak dokładnie to działa. A, okej, okay. Fajnie, że to działa już w momencie wymiany z ręki. Ciekawie. A on ma tytuł, właśnie, trzeba sobie też tytuł dodać, a ja mam taki. A, on zaczyna jeszcze dodatkowo, okej. Okay. No nie zacznie. Graj sobie gwintowniku. Fajnie, bo jakbyśmy mogli dostawać jak z kolegami, no wiadomo, pewnie potem by się porobiły boty przez to. Patrzcie, jaki piękny zbugowany licznik, nie sądzicie? Watch and learn. A, kolejno, super. Any last words? Stand and fight. Lackeys like you we coat in honey, then tie you down on an anthill. Śmieszne. Let it be so. Dobre. Brawo. Dobra komunikacja tutaj, jak widać w drużynie. Przepraszam, że tak sobie przyśmiechujkuję z tego, no bo to jest zabawne, no. A, teraz tak. No, płotkę możemy zalokować, mądrze. Okay. Your humble servant. Niestety to zaboli, ale nic nie mogłem zrobić, naprawdę. Właśnie, trzeba muszę napisać, że chorąże są zjebani. Się zepsuci. Dobrze mówię, tak? Oni tam nie mają, że w prawo czy w lewo, tak? Oni dwie sojuszników, że ten. O, to jest ta szpiegowska. Nie wiem, nie widziałem co on tam rzucił, zobaczmy. Czy stanowanie, Kwan, okej. Oby to naprawili, bo trochę cierpi ta moja talia, znaczy, no, nie jakoś mega, tak? Oczywiście no, ciężko, żeby moja talia jakoś mega cierpiała, ale mimo wszystko mnie to może wkurzać trochę. Dobra, rozdarcie mu na pierwszą linię rzucam. Standard raczej taki. Ja muszę teraz medyk skorzystać. Pożoga jakaś czy coś? Właśnie to jest mega mocne, żeby pożogi sobie położyć. O, ładnie, animowana ta. Okej, starczą ma. Ciekawe. Nie, aha, dalszy dostał pewnie z czegoś innego, nieważne. Niż o to, medycy. Chodź medyk jeden. Debrygana. Jedyne co mogę wrzucić teraz. Teraz już nie mogę tego jak tego najemnika mu trochę, w sensie złapać i trochę go powkurzać. Blode nekens. Semilian wat. No to nie ma sensu po prostu. Czekajcie, a tarcza daje
Tylko gdy osłabiam punkty, czy go, czy ją niszczę? Basic when. Muszę sprawdzić, bo czasem warto sprawdzić. A, w ręce, okej. Okay. Aha, to dlatego. Okej, okay, czyli w ręce masz jednego takiego gnojka. Z Bleeheadu. Powiedziałbym, że jihadu. Wiecie, daruję sobie. Okej, okay. Myślę, że to już będzie koniec. Przynajmniej na razie. Trafam mądrze i dobierz sobie kolejnego krasnoluda. Ma jeszcze. Ma jeszcze jakieś tam sensowne karty. Dobra, zrobię tak. No i co teraz? No pamiętaj, że gramy też na w miarę bazowych taliach. On tam coś pogrzebał, ja też pogrzebałem. No i zobaczymy, co teraz dalej. The North shall tuck tail and beg for mercy. The storm is coming. Let's enjoy the weather while we still can. Your humble servant. Nice Teda too. Skrzyżowałem to, prawda? Ale dobra, i tak wygrywam, nie? Ale to było absolutne gówno, które zrobiłem. To ma najlepsze, co mogłem zrobić, tak naprawdę. Znowu sobie strzeliłem trochę w stopę. Tym, co zrobiłem. Okej, okay, najmniejsze. Ważne, że mamy tych. Tą brygadę. Dudu może się przydać. Chociaż nie wiem, czy jest aż tak bardzo mocny. Pasak. Teraz lepiej. W moim odczuciu przynajmniej. A highly curious case. A shame I have no time. Barbarians. I shall not fail! O, teraz na chwilę mam dwójkę pancerza, nice. Of course, as you wish, master. Hurak! Muszę iść na farm, naprawdę. Że nie ma tam pożogi czy czegoś. W sumie ciężko patrzeć na jego kartę. Semilion wat. Oni on sobie jeszcze wymienia karty teraz, więc super. Ja pasuję, no bo to nie ma sensu po prostu. Najpierw sobie tego Dudu wymienię, bo w sumie to jest jedyna rzecz, która mi jest potrzebna. A z tego krzyża Azura. Lucky's like you, we coat in honey, then tie you down. Racja. Teraz rzeczywiście zrobił dobrą robotę. Ale tego się właśnie bałem, dlatego też nie ruszowałem tego jakoś specjalnie mocno z tym Dudu i tak dalej. Będę to przetrzymać. O, pyszcina, miło. Przydać jeszcze. To będzie na ewentualnie coś innego. Dudu może się Właśnie Dudu może się mega przydać tutaj. Ten Peter może się nie przydać tak bardzo. Średnio bardzo z tym nowicjuszem niestety. Ale cóż. Ja zaczynam od Cilili, nie? Ja myślę, że to przegram. Okej. We all make sacrifices. The Empire, our cause. Nigh is the time of the white frost and white light. Mądrze. Dupy. Przynajmniej jest też tarcze. A, to jeszcze Erik sobie dorzuci. A, super bliska. Do what I must. 100 punktów.
wretches get stitches! Ja muszę go odblokować, no w sumie... Ja trochę spieprzyłem teraz, bo go odblokowałem, no ale cóż. Yes, humans! Przegrałem. Coming! 7 punktów, nie, nie zrobię tego. No, co? Nie, nie, nie ma nawet z czego wymienić w sumie, ale... Niestety. Tak, to trochę. Znaczy, no dobra, jak przegrałeś z gwintownikiem, który go napasował, tak. Super. Najlepszy zabaw. To miała być pochwała. A wyszło na odwrót, dokładnie. To ci nauczył tak grać. To brzmi naprawdę źle. Ludzie, poprawcie to, proszę. Dobra, moi drodzy, otwieram beczkę, tak jak obiecałem. Zawsze jest jedna beczka po odcinku. Chyba, że jest obtajnik taki, na który długo otwieram, więc pamiętajcie o tym. Tak dla nowych osób, które są tutaj, jeśli są takowe. A jak w gwintowniku ja już nie gram. To dużo zaproszeń mi tak trochę dajesz. O, teraz tylko brani wrogu, więc to jest... Zostało to znerfione, żeby nie boostować tak tych... z klanu Uncrate. Nie pamiętam, jak oni się nazywali. Mniejsza. No tak, wezmę to nie wiem, spoko miarę, tak. Może się przydać. Nie wiem w sumie, jak teraz wyglądają karty w Skyga. Dobra, moi drodzy, mamy 47 minut. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, że obejrzycie też kolejne odcinki z Gwinta. Ja tymczasem się z wami żegnam. Do zobaczenia i na razie.